Dokładnie niemal o tej porze, 8 września ubiegłego roku, prosiliśmy Matkę Bożą Siewną o błogosławieństwo, aby ziarno, które wrzucimy w ziemię, wydało plon stokrotny. I dzisiaj, po roku czasu, przychodzimy przed ołtarz Jezusa Chrystusa, Syna Maryi, z pięknymi koronami żniwnymi, wieńcami dożynkowymi, z darami ofiarnymi, aby je przedstawić Panu. Podziękować za chleb, podziękować za piękną pogodę. Mogliśmy szczęśliwie zebrać tegoroczne plony. Jako ksiądz proboszcz miejsca, na którym odbywają się w tym roku dożynki gminne, gminy Złotoryja, chciałbym na wstępie do tej mszy świętej wszystkich bardzo serdecznie powitać. Najpierw chciałbym powitać bardzo serdecznie wszystkich księży naszego dekanatu złotoryjskiego. Bardzo gorąco witam zarząd i pracowników Urzędu Gminy Złotoryja na czele z panią wójt Marią Leśną oraz przewodniczącym gminy naszej panem Józefem Pawlusem. Witam bardzo serdecznie starostów dożynek gminnych w osobach pani Weroniki Gajur z Gierałtowca i pana Leszka Kardasza, również z Gierałtowca, radnych gminy Złotoryja i wszystkich sołtysów, którzy tutaj są, na czele z tym sołtysem, który tam ulokował się przy bramie głównej w tym małym domku. Witam bardzo serdecznie delegacje rolników z poszczególnych wiosek, parafii naszej gminy, którzy dzisiaj przeżywają swoje dożynki kościelne. Połączyliśmy je z dożynkami gminnymi. Na koniec witam bardzo serdecznie wszystkich was, kochanych parafian i wszystkich przybyłych gości z całego naszego rejonu, z gminy Złotoryja. I jeszcze witam bardzo serdecznie pana starosty z powiatu złotoryjskiego. A tutaj jest obok pani wójt. A ja tam gdzieś dalej szukałem, a nie widziałem. Bardzo przepraszam. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj wszyscy drodzy razem dziękować Bogu i ludziom za tegoroczne zbiory. I życzę wam wiele radości i głębokich przeżyć religijnych i rozrywkowych także w czasie dożynek. Aby ta ofiara była miła Bogu i przyniosła nam jak najwięcej łask Bożych do dobrego życia na ziemi i łask koniecznych do zbawienia wiecznego, przeprośmy najpierw Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, zachowując nakazy waszego Pana Boga, który na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Jakuba, apostoła. Bracia moi umiłowani, każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, zstępuje z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy,
byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Alleluja! Alleluja! Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W Ewangelii Jezusa Chrystusa zwraca On uwagę na ludzkie serce. Dokonał rewolucji religijnej Chrystus, wskazując właśnie na to, co dokonuje się w sercu. Są oni dziś bohaterami, często milczącymi, rolnicy. Bez was nie byłoby żniw, nie byłoby chleba. Czuwajmy i módlmy się. Módlmy się za ojczyznę. Pokój, radość, modlitwa. Te wszystkie elementy wprowadzają pojednanie. One czynią nas solidarnymi. Błogosławiony Jan Paweł II mówił, że solidarność to jeden dla drugiego, to jeden z drugim. Jezus szedł przez miasta i wsie. Bracia i siostry, ewangelista Łukasz mówi, Jezus nauczając szedł przez miasta i wsie. Szedł Boży siewca, rzucając ziarno Słowa Bożego. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, uczy nas Jezus, jak tylko przeze mnie. Czy jesteśmy zjednoczeni z Jezusem teraz w życiu ziemskim w wierze, aby później, gdy życie ziemskie się zakończy i przyjdzie czas żniwa w niebie, znaleźć się z Nim w widzeniu i w miłości na zawsze, na wieki. Amen. Teraz będzie poświęcenie wieńców dożynkowych oraz darów ofiarnych. Niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pobłogosław Jezu drogi. Tym, co serce swe kochają, niechaj skarb ten cenny broni. Dla wiek wieków posiadają, niechaj skarb ten cenny broni. Dla wiek wieków posiadają. Zajna i wydawała zawsze obfite plony. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o rodziny, aby zawsze panowała w nich miłość, dobroć i przebaczenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich rolników z naszej gminy o zdrowie i błogosławieństwo Boże. Dla nich i ich rodzin. Niech omijają ich choroby i nieszczęścia.
a serca napełnia radość i pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się o poszanowanie chleba i wszelkiej żywności w naszej ojczyźnie, abyśmy zawsze byli wdzięczni Bogu za wszelkie dary i nigdy ich nie nadużywali. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zmarłych rolników, aby dobry Bóg udzielił im wiecznej nagrody za ich pracę, poświęcenie i ofiary dla ojczyzny, narodu i Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stworzycielu świata, spraw, aby Twoja ziemia była płodna i wydała obfite plony. Niech ją uczynią urodzajną Twoje deszcze i słońce. Niech obfitość Twoich boskich darów pobudzi nasze serca do wychwalania Ciebie.